Ania Kulej TV Reklama, ze mną Mała Czarna, cześć. Cześć, pozdrawiam serdecznie. Gdzie cię możemy zobaczyć? Byłam zawodniczką Slap Fighting Championship Underground w kategorii Slap S, gdzie z Natalią Wen biłyśmy się po pupach. Oprócz tego niedawno byłam zawodniczką Alkomastera 2 w Eliminatorze. I muszę wam coś powiedzieć. Teraz wychodzi nowa gala gdzie będą pojedynki, jest to Assassin Challenge. Otóż jestem zawodniczką, dopiero co ogłosili sobotę i będzie Nela. Także szukamy influencerów, osób, które się mogą do nas zgłosić. Jeszcze jesteśmy w trakcie rekrutacji, więc przybywajcie tu mnie, odzywajcie się do Assassin Challenge. A z czego będzie słynąć ten Assassin Challenge? Co tam będzie się działo? To będzie bardzo family friendly content, taki przyjazny, tam nie będzie w ogóle patologii, nie będzie golizny walk, wyzwisk, to ma być przyjazno. Będą challenge śmieszne, filmiki, to jest fajna możliwość wypromowania influencerów na TikTokach, przez włodarzy, przez te federacje, będą super pojedynki, będą pojedynki 2 na 2 znanych influencerów, pojedyncze, także zaglądajcie na mój profil Trisha92 i na Assassin Challenge na TikToka również, obserwujcie. Chciałam zapytać, skąd się wziął to pseudonim twój, Mała Czarna? Mała Czarna? Dlatego, że mocno klepię jak kawa, a że jestem niska, czarna, no to z taki przydomek do mnie przylgnął, no i teraz to jest taki teraz znak rozpoznawczy. W każdej federacji teraz ogłaszają jako Mała Czarna. No i tak już zostanie, bo tak już się po prostu nawet już zaczęłam przedstawiać, nie z imienia, bo zawsze się przedstawiam na dzień dobry, to Patrycja zapominają. No sorry, a Mała Czarna zapamiętują. Myślałam, że może od sukienki. Bo zawsze na takie małe, w sensie na takie właśnie obcisłe, czarne sukienki się też, z czarnymi do twarzy, jak najbardziej, lubię czarny kolor. No i w ogóle jesteśmy na prime, słuchajcie. Jesteśmy na prime Show MMA w piątce, także serdecznie was zapraszamy do wykupowania pay-per-view. Co, przybywajcie tu mnie tutaj na galę. Oglądajcie na YouTubie. Dziękuję bardzo. To ja ci serdecznie dziękuję, bardzo miło było. Mi również.